Gdzie otworzyć maklerskie IKE lub IKZE, które jest najlepsze do inwestowania w ETF-y lub akcje na rynku polskim lub zagranicznym? Które IKE czy IKZE najbardziej nadaje się do taniego inwestowania w fundusze indeksowe? Jakie są między nimi różnice? Jakie są opłaty? W tym nagraniu postaram się odpowiedzieć na te i podobne pytania. Ja nazywam się Przemek Wojewoda i odkrywam dla Ciebie ETF-y i fundusze indeksowe. Na rynku jest wiele instytucji, które oferuje IKE czy IKZE w postaci rachunku maklerskiego czy z dostępem do funduszy inwestycyjnych otwartych. Ja uważam, że należy sobie uprościć życie, dlatego w tym zestawieniu pokażę Ci tylko instytucje, które są warte uwagi. I to będą, jeżeli chodzi o maklerskie IKE czy IKZE, tylko takie z dostępem do rynków zagranicznych. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Jakie instytucje w ogóle znalazły się w tym nagraniu? Jeżeli chodzi o rachunki maklerskie, to jest to mBank, który daje dostęp do rachunku mMakler, dom maklerski mBanku. Ja będę w skrócie mówił mBank, bo ich oferta jest podobna, ale wskażę Ci różnicę. Kolejna instytucja to dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, BOSSA, więc będę się posługiwał nazewnictwem raczej BOSSA. Kolejny, trzeci dom maklerski to Santander. I teraz mamy trzy instytucje i cztery rachunki maklerskie, no bo mBank daje nam e-maklera i konto maklerskie w domu maklerskim mBanku. Jeżeli chodzi o IKE czy IKZE oparte o fundusze indeksowe, to mówimy sobie InPZU. Zacznijmy omówienie od rachunków maklerskich. Dlaczego wybrałem te, które mają dostęp do rynków zagranicznych? Jeżeli chodzi o ETF-y, to w Polsce mamy na ten moment notowanych 9 ETF-ów. W Europie już jest ich notowanych około 2200. Nawet sprawdzałem dzisiaj, to mamy 2249 ETF-ów. To się oczywiście zmienia, bo niektóre dochodzą, niektóre są kasowane. I teraz w ramach IKE czy IKZE z dostępem do rynków zagranicznych broker okroi tą ofertę, ale dalej będzie dostępne 300-400 ETF-ów zagranicznych. Więc dzięki temu masz szersze możliwości inwestycyjne. Możesz inwestować nie tylko w rynek akcji polskich czy zagranicznych, tak jak jest to dostępne obecnie przez GPW, ale masz też inwestować w zupełnie inne indeksy, w akcje światowe, w rejty, w kryptowaluty, w metale szlachetne. Oczywiście w kryptowaluty czy w metale szlachetne to już nie są ETF-y, to już są produkty indeksowe, trochę inne ETN i ETC, ale koniec końców masz możliwość, masz znacznie szersze możliwości inwestycyjne. Giełdy zagraniczne dają Ci też większą płynność, dostęp do tańszych ETF-ów, bo jednak ETF-y notowane w Europie na podobne indeksy będą tańsze niż te ETF-y notowane na GPW. To się oczywiście może zmieniać i nie zawsze możemy porównywać oczywiście jeden do jednego, ale krótko mówiąc, szersze możliwości inwestycyjne, też większa płynność, co przekłada się na niższe koszty związane z transakcjami, a dokładnie na niższy spread, który po prostu będzie, który może być mniejszy. No i rynki zagraniczne dają Ci dostęp oczywiście nie tylko do ETF-ów, ale też do akcji z całego świata, do akcji amerykańskich, do akcji europejskich, do obligacji. Dlatego uważam, że warto mieć rachunek maklerski z dostępem do rynków zagranicznych, nawet jeżeli dzisiaj myślałeś o inwestowaniu tylko na GPW. Teraz przejdźmy do omówienia oferty ETF-ów u poszczególnych brokerów. W mBanku, tak jak powiedziałem, będę używał słowa mBank zamiast e-maklera i domu maklerskiego mBanku. Jeżeli są jakieś różnice, to oczywiście o nich powiem. Więc mamy mBank, mamy BOSSE i mamy Santander i tam oferta jest od 300 do około 400 ETF-ów. Ona się cały czas zmienia. Więc z tych 2200 notowanych w Europie broker da Ci dostęp do 300-400 ETF-ów. Ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, w które ETF-y Ty chciałbyś inwestować. I wyjaśnijmy to sobie może na przykładzie. Jeżeli zależałoby Ci, żeby zainwestować na przykład w Vanguard Life Strategy 80% Equity UCITS ETF, czyli taki popularny ETF, który pozwala Ci zbudować właściwie portfel inwestycyjny z wykorzystaniem jednego funduszu, bo jest to ETF taki multi-asset, w środku są akcje i obligacje i w zależności od wersji
Vanguard Life Strategy możesz mieć na przykład 20% akcji, 40% akcji, 60% akcji czy 80%. No i dajmy na to, że chcesz wybrać ten agresywny, który ma 80% akcji w portfelu. No i co się okazuje? Jeżeli sobie przejrzysz ofertę poszczególnych brokerów, no to mBank ma w ofercie Life Strategy 60% i 80%. Bossa ma w ofercie już 4, czyli wszystkie dostępne. A na przykład Santander nie ma ich wcale. No więc zmierzam do tego, że warto najpierw zdecydować, w jakie ETF-y ty chcesz inwestować, a potem zobaczysz, które są dostępne u twojego brokera. Oczywiście mówię to w sytuacji, kiedy broker jest podobny cenowo, ma podobne parametry. Bo potem będziesz się musiał w pewien sposób naginać, aha, i tego ETF-u nie ma, i szukać czegoś innego. To jedna rzecz. Teraz od razu możesz się zastanawiać, ok, a w które ETF-y ja w ogóle powinienem zainwestować? No to jest szerszy temat, możesz sobie obejrzeć na moim blogu nagranie Globalny Portfel Inwestycyjny. To będziesz miał takie wprowadzenie do tematu budowy portfela inwestycyjnego. Możesz też przyjść na mój webinar, który czasami organizuję. Tam omawiam, jak się buduje portfel inwestycyjny, jak się nim zarządza, jak się sprawdza ETF-y. Ale w przypadku IKE czy IKZ to jest bardzo ważna kwestia. Do opłat zaraz dojdziemy, ale w przypadku rynków zagranicznych są opłaty minimalne, które są dosyć wysokie. No i jeżeli mamy limit wpłat IKE, limit wpłat IKZ, który jest niższy, no to on się ogranicza kapitał, który zarządzasz. I często po prostu, no krótko mówiąc, wpadniesz w tą opłatę minimalną, którą trzeba będzie zapłacić, więc dobrze jest, przynajmniej na początku, według mnie, w przypadku IKE czy IKZ posiadać niewielką ilość ETF-ów w portfelu. No bo każdy ETF to jest koszt za nabycie, za sprzedaż. Jeżeli inwestujesz pasywnie, no to głównie będziesz kupował i będziesz ETF-y trzymał. Ale jeżeli będziesz musiał kupić dwa ETF-y, za każdy zapłacić na przykład 5 euro czy 19 zł opłaty wstępnej, no to to kosztuje. Więc moim zdaniem IKE i IKZ powinno mieć bardzo prosty portfel inwestycyjny. To mówmy sobie teraz opłaty. Zacznijmy od opłat transakcyjnych, czyli tych, które płacisz przy zakupie każdego ETF-u, płacisz ją przy zakupie i płacisz ją przy sprzedaży. Opłata składa się z opłaty procentowej i opłaty minimalnej. Czyli jeżeli wielkość transakcji będzie odpowiednio niska, to i tak zapłacisz opłatę minimalną, co przy funduszach zagranicznych, co przy aktywach zagranicznych, bo również przy akcjach ma znaczenie. No i zobacz, mBank i Bossa mają podobne opłaty. Natomiast Santander ma 12 euro opłaty minimalnej, co uważam dyskwalifikuje Santander w przypadku uprzywilejowanych rachunków podatkowych, w przypadku IKE, dlatego że no, bardzo często wpadnie się w opłaty minimalne. Oczywiście jak inwestor ma rachunek tradycyjny, operuje większymi kwotami, no to już jest trochę inna sprawa. Natomiast tutaj nas ograniczają limity, chyba że zbudujesz odpowiednio duży rachunek, no ale na początku jednak będzie się wpadało w te opłaty minimalne. Ważna uwaga, w tym momencie mBank, Bossa mają opłatę minimalną 5 euro, 5 dolarów, 5 funtów albo 19 zł, tak one są wyrażone, no ale Bossa ma promocję, która jest do końca roku. Słyszałem, że być może ona będzie przedłużona, nie wiem, czy to jest prawda. Trzeba patrzeć na oficjalne komunikaty, dlatego ta opłata wcześniej może się zmienić, a wcześniej ona wynosiła 7 euro, czyli opłata minimalna w Bossie wynosiła 7 euro, teraz jest 5. Jeżeli dokonujesz niezbyt często transakcji, to uważam, nie ma aż tak dużego znaczenia. Wszystko zależy oczywiście od twojej strategii inwestycyjnej. Ważne jest, żebyś zweryfikował opłaty z tabelą opłat i prowizji przed założeniem rachunku, dlatego że opłaty no, rzadko się zmieniają, nawet częściej już na korzyść inwestorów, no ale trzeba je sprawdzić, bo może oglądasz to nagranie rok czy dwa po tym, jak je umieściłem na YouTubie i w twoim interesie jest je sprawdzić. A, jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o Santandera. Santander ma tylko IKE, indywidualne konta emerytalne, bo te wszystkie instytucje, jakie tutaj omawiam, czyli mBank, Dom Maklerski, eMakler, Bossa czy InPZU, do którego jeszcze wrócimy, mają w ofercie IKE czy IKZ. Natomiast Santander ma w ofercie tylko IKE. Nie powiedziałem tego wcześniej, dlatego lepiej późno niż wcale. No i teraz, jakie mamy pierwsze wnioski? Pierwsze wnioski są takie, że
maklerskie IKE czy IKZE nie nadaje się dla każdego, bo jeżeli będziesz chciał inwestować 100-200 zł miesięcznie, no to opłaty minimalne w przypadku rynków zagranicznych będą za wysokie. Jeżeli będziesz inwestował może w ETF-y na GPW, to ok, to może być dobrym pomysłem. No ale w przypadku funduszy zagranicznych wyobraź sobie, że inwestujesz na przykład 200 zł, ponosisz opłatę, kupujesz jeden ETF, ponosisz opłatę 19 zł, no to prowizja będzie Ci wynosiła 9,5%. To zdecydowanie za dużo. A tak naprawdę, żeby prowizja 19 zł zrównała się z opłatą minimalną, na przykład w mBanku czy w BOŚ-ie, no to musisz zainwestować 4872 zł. To wtedy ta opłata się wyrówna. A wszystko poniżej, każda transakcja poniżej tej kwoty sprawi, że wpadniesz w opłatę minimalną. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem jakby takiego popadania w skrajności, że nigdy nie zapłacę opłaty minimalnej, tylko na przykład trzeba sobie zdecydować, bo lepiej uśredniać na przykład cenę zakupu i może jeżeli inwestujesz pasywnie, długoterminowo, to na przykład może warto sobie to tak przeliczyć, żeby płacić, nie wiem, 1% opłaty transakcyjnej, może pół, oczywiście im mniej, tym lepiej, czyli gromadzić środki na rachunku, płacić, może co kwartał kupować, no wszystko oczywiście zależy od kwot, jakie tam wpłacasz i dopiero możesz dokonywać transakcji. W każdym razie, tak jak widzisz, małe kwoty, 100-200 zł w przypadku funduszy zagranicznych odpadają, ewentualnie ETF-y na GPW, ewentualnie inwestowanie pasywne przez fundusze indeksowe. W przyszłości będzie jeszcze jedna opcja, właściwie trzecia, czyli inwestowanie na przykład z robodoradcą w formie IKE, no bo wchodzi na rynek taki produkt, ma wejść w przyszłym roku, OIP, Ogólnoeuropejski Indywidualny Program Emerytalny. To polega na tym, że instytucje finansowe, na przykład zagraniczne, będą mogły oferować coś na, jakby na wzór IKE w Polsce. To ma się wydarzyć niby w przyszłym roku, w 2022. Wiem, że Finax mocno ten temat bada. Finax prawdopodobnie by chciał oferować Polakom IKE. No zobaczymy. Więc warto, żeby to też sobie monitorować i warto, żeby ten temat śledzić. To co, przejdźmy sobie teraz do opłat pozostałych. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma żadnej opłaty za brak aktywności, za otwarcie rachunku, za prowadzenie rachunku w żadnej z instytucji, które tutaj omawiam. Natomiast pojawia się opłata za przechowanie aktywów. I teraz do kwoty 500 000 zł mBank i BOSSA w ogóle nie pobierają żadnych opłat. Tutaj w przypadku IKE czy IKZE to szybko Ci to nie grozi. Jednak trochę czasu musi być, żebyś zaczął płacić te opłaty. Trochę trzeba pieniędzy uzbierać. Natomiast Santander pobiera te opłaty od razu w przypadku rynków zagranicznych. W przypadku rynku polskiego nie, ale w przypadku aktywów zagranicznych te opłaty od razu się pojawiają. Zobacz też na tabelkę. No jest też jeden wyjątek u Santandera, że jak zrobisz pewien obrót na danym papierze zagranicznym, właśnie na danej walucie, który będzie wynosił 20% aktywów, no to tej opłaty nie będzie. No ale przy inwestowaniu pasywnym no taki obrót będzie ciężko zrobić, bo to chodzi o obrót w skali miesiąca. Doczytaj sobie to dokładnie tabeli opłat i prowizji, no ale dla mnie to jest po prostu też minus w stosunku do mBanku i do BOSSy, bo oni nie pobierają żadnych opłat w przypadku polskich papierów, w przypadku aktywów zagranicznych do kwoty 500 000 zł. Są też opłaty za zerwanie umowy, występują opłaty, jeżeli zrobisz wypłatę transferową, czyli zamykasz jedno IKE czy IKZE i przenosisz środki do innej instytucji. To są opłaty na przykład 150 zł w BOSSa przy skasowaniu umowy w pierwszym roku. Pojawiają się też opłaty na przykład wyrażone w procentach za przenoszenie środków. Zajrzyj sobie na mój blog, tam je dokładnie wypisałem. Myślę, że one nie mają takiego dużego znaczenia, dlatego że na ogół otwarcie IKE czy IKZE jest przemyślaną decyzją. Każdy z nas wie, że jest to produkt z założenia długoterminowy, choć IKE nie musi wcale takie być ze względu na korzyści podatkowe. Może być też otwarte na kilka lat. W każdym razie te opłaty nie są takie istotne, ale jeżeli chcesz je poznać, zajrzyj na mój blog. Kolejna opłata to przewalutowanie. Oczywiście ona będzie się dotyczyła wtedy, kiedy inwestujesz w aktywa zagraniczne, czy to w ETF-y, czy w akcje. I jeszcze będzie miała większe znaczenie, jeżeli będziesz często dokonywał transakcji. W każdym razie mBank bierze średni kurs Reutersa i dolicza sobie do tego marżę
0,1%. Jeżeli chodzi o Bossa, też biorą ten sam kurs, średni kurs Reutersa i dorzucają sobie marżę w postaci połowy spreadu. No a trzeba zobaczyć ten spread, jaki jest u nich w tabeli kursowej na ich stronie. Ewentualnie możesz sobie na przykład wejść na ten sam artykuł o tej samej tematyce na mój blog i też tam będą oczywiście te odnośniki do innych materiałów. Jeżeli chodzi o Santander, to trochę inaczej to wygląda, bo Santander ma inną tabelę kursową i jeszcze rozlicza transakcje po 2 dniach. Też warto sobie szczegóły doczytać na ich stronie. W każdym razie według mnie Bossa i mBank mają właściwie podobne te koszty przewalutowania, natomiast Santander wydaje się jednak droższy. Tutaj warto teraz przejść do takiej kwestii jak waluty w portfelu. No bo jeżeli operujesz na rynkach zagranicznych, w ETF-ach, czy kupujesz ETF-y, czy akcje, no to być może będziesz na przykład kupował ETF-y notowane w euro, być może w dolarze, no rzadziej pewnie w funcie, chociaż też się może zdarzyć, najrzadziej pewnie w franku szwajcarskim. W każdym razie, jeżeli masz e-maklera, i tu jest różnica właśnie między e-maklerem a domem maklerskim mBanku, no to w e-maklerze w ogóle do IKE czy IKZE możesz robić wpłaty tylko w złotówkach. Więc tam muszą się znaleźć złotówki. No i teraz musisz dokonać już przewalutowania jakby no tylko po stronie danej instytucji finansowej. Nie możesz tam wpłacić właśnie na przykład sobie euro, tak jak na tradycyjny rachunek maklerski, więc wpłacasz z złotówki. No i w przypadku e-maklera rachunek jest tylko w złotówkach, więc każda transakcja wiąże się z przewalutowaniem przy zakupie i przewalutowaniem przy sprzedaży z powrotem do złotówki. A jeżeli masz na przykład rachunek w domu maklerskim mBanku, czy na przykład w Bossie, czy w Santanderze, to oni ci dają możliwość na przykład nieprzewalutowania, czyli na przykład kupiłeś ETF w euro, sprzedajesz dany ETF i wraca ci euro na rachunek i za to euro kupujesz kolejny ETF. Czyli to może być po prostu korzyść, bo nie płacisz za przewalutowania w jedną i w drugą stronę. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to tak trzeba na przykład z tego euro na złotówki i znowu ze złotówek znowu na przykład na euro czy na dolara. A tak to na tym oszczędzasz. Od razu ktoś powie, no to nie, to ja muszę mieć tylko ten rachunek, który daje taką możliwość. No z jednej strony oczywiście to jest korzyść, a z drugiej, jeżeli jesteś inwestorem pasywnym, który dokonuje bardzo rzadko transakcji, głównie tylko kupuje, uśrednia cenę i robi rebalancing portfela też przez dokupowanie, no bo jednak IKE czy IKZE są takimi rachunkami, gdzie regularnie się dopłaca środki i kupuje ETF-y czy ewentualnie akcje, no to w przypadku pasywnego portfela możesz robić rebalancing przez dokupowanie, więc ta sprzedaż nie będzie częsta. Dlatego są inwestorzy, którzy jakby godzą się z tymi kosztami przewalutowania i chcą mieć po prostu wygodniejsze życie. Bo ja mam rachunek w domu maklerskim mBanku, no i powiem szczerze, że narobiłem sobie bałaganu, bo sprzedałem jakieś tam ETF-y i nagle wylądowałem z walutami, na przykład miałem trochę funtów, miałem funty, miałem euro i dolary. Już nie pamiętam, jak to było, ale pamiętam, że miałem załóżmy, że dwie czy trzy waluty. No i za to dokupiłem jakieś inne fundusze. No a potem mi zostały takie resztki, trochę funtów właśnie, trochę euro załóżmy. No a chciałem kupić coś w dolarach. No i teraz się okazuje, że mBank, dom maklerski ci nie przeliczy tego i nie kupi sam tych walut, tylko trzeba u nich złożyć zlecenie przez infolinię albo napisać maila, żeby oni to zrobili konwersję na wydaną walutę, więc kij ma dwa końce. I to ci chciałem powiedzieć. I oczywiście ja mam konto maklerskie w mBanku. Mam też w Bossie, ale w mBanku jakby robiłem te transakcje, więcej transakcji, no to masz po prostu możliwość, no w innych na pewno też domach maklerskich, że decydujesz właśnie, czy mają ci wrócić złotówki na konto, czy ma ci wrócić waluta. Jeżeli chodzi o Santander, to pamiętam, że tam jest też opłata 30 zł jednorazowo za otwarcie takiego jakby rachunku na przykład w euro czy w dolarach. Jeżeli właśnie chcesz, żeby ci wróciło euro na rachunek czy dolary, no to też te rachunki powinieneś tam mieć. Więc to też jest niestety minus w porównaniu do mBanku czy do Bossy, bo tam takich opłat nie ma. Kolejna rzecz, dostępne giełdy. No to w mBanku masz 4 giełdy, w Bossie 10, już pokazuję tabelkę, a w Santanderze 12. I teraz powiem szczerze tak, jeżeli inwestujesz w ETF-y, to tak naprawdę potrzebne ci są dwie giełdy.
czyli Frankfurt, Xetra dokładnie i Londyn, London Stock Exchange. Tam jest notowanych najwięcej ETF-ów w Europie. I te dwie giełdy ci wystarczą. Natomiast jeżeli inwestujesz w akcje, może bardziej egzotyczne ETF-y, no to im więcej rynków, być może lepiej. W każdym razie do ETF-ów ci nawet dwie giełdy wystarczą, bo giełda amerykańska oczywiście też jest w mBanku, w BOŚ-ie czy w Santanderze, no ale tak jak być może wiesz, przez przepisy europejskie, unijne, inwestor polski, który nie jest inwestorem profesjonalnym, nie może mieć dostępu do ETF-ów notowanych w Stanach, więc mając dostęp do innych giełd, możesz po prostu kupić sobie na przykład akcje, czy jakieś instrumenty finansowe inne, które nie są takimi instrumentami, jak to się mówi, zbiorowego inwestowania, bo chodzi o to, że one nie mają KID-u. Miałem jeszcze powiedzieć o różnicy między e-maklerze i domu maklerskim mBanku, to już tam najważniejszą powiedziałem, że chodzi o waluty. Dom maklerski mBanku to jest taka wersja jakby bardziej profesjonalna e-maklera, tak bym to powiedział. Jest na przykład dostęp do zleceń obronnych, na przykład do kroczącego stop lossu, czyli po prostu to jest zlecenie, które idzie pod ceną akcji czy ETF-u, na przykład nie wiem, 5% pod ceną czy 10%, jak cena spada, to zostaje po prostu wyrzucony, transakcja się zamyka. No czegoś takiego w maklerze po prostu nie zrobisz. To są takie, no nie wiem, jakbym to powiedział, no, funkcjonalności, z których możesz korzystać bądź nie. W każdym razie możesz sobie zrobić transfer, poprosić mBank, żeby ci przenieśli konto maklerskie z e-maklera do domu maklerskiego mBanku i w drugą stronę. To nie jest taki transfer, jak fachowo się nazywa przy IKX, czyli zamykasz produkt i przenosisz do innej instytucji. Nie, to jest traktowane jak w ramach jednej instytucji, bo e-maklera i rachunek w domu maklerskim mBanku prowadzi dom maklerski mBanku. No i co, podsumujmy sobie trochę. Które IKX jest najlepsze? No według mnie najlepsze IKX maklerskie to będzie mBank i Bossa. Dla mnie to będą dwa najlepsze domy maklerskie, jeżeli chodzi o założenie IKE czy IKZE. U nich też mam swoje produkty. W mBanku mam IKZT, w Bossie mam IKE. Santander uważam odstaje ze względu na 12 euro opłaty minimalnej, chociażby ze względu na opłatę od aktywu, która jest pobierana od aktywów zagranicznych. Cały czas właściwie, że już jakieś środki znajdą się w tych aktywach zagranicznych. Teraz umówmy sobie pasywne IKE czy IKZE w InPZU. Czyli InPZU to jest marka PZU TFI, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. No i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU daje ci dostęp pod marką InPZU do pewnej grupy funduszy indeksowych. I tutaj że możesz inwestować pasywnie i ogromna zaleta jest taka, że eliminuje się brokera, pośrednika, dzięki temu możesz inwestować już małe kwoty 100, 200, 300 zł miesięcznie bez żadnych opłat wstępnych. Jest to oczywiście jeden detal, fundusze indeksowe czy właściwie fundusze inwestycyjne otwarte mogą mieć różne kategorie jednostek uczestnictwa. No i tutaj jeżeli założysz IKE czy IKZE online, to będziesz miał kategorię, jeżeli dobrze pamiętam, R, czyli nie będą z nią związane żadne dodatkowe opłaty manipulacyjne, bo jeżeli na przykład założysz IKE czy IKZE przez dystrybutora, będziesz miał inną kategorię jednostki uczestnictwa, tutaj sobie zapisałem B, no to wtedy mogą pojawić się opłaty dodatkowe, opłaty manipulacyjne. Dlatego IKE czy IKZE warto założyć sobie online, jeżeli nie potrzebujesz pomocy dystrybutora, dasz sobie radę samemu. W każdym razie będziesz miał wtedy niższe opłaty. I teraz sobie porównamy IKE i IKZE w domu maklerskim do IKE czy IKZE w InPZU. Pierwsza rzecz, no to koszty transakcyjne. Tutaj odpada pośrednik. Jak założysz sobie online, nie masz żadnych opłat manipulacyjnych, żadnych opłat wstępnych, więc są tylko pobierane opłaty od aktywów. To jest duża różnica między kupowaniem funduszy ETF przez rachunek maklerski, a właśnie jako funduszy indeksowych. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli sobie teraz porównamy na przykład fundusz akcji rynków rozwiniętych oparty o indeks MSCI World i na przykład jakieś ETF-y na indeks MSCI World, no to się okazuje, że ETF-y notowane w Europie
czyli dostępne przez nasze polskie biura maklerskie i te, o których omawiamy, mają opłatę total expenses ratio pomiędzy 0,15% do 0,50%. Czyli bez problemu znajdziesz coś właśnie 0,15, 0,2. Natomiast ten fundusz w IMPZU, tam jest dostępny tylko jeden i on ma opłaty bieżące na dzień dzisiejszy w wysokości 0,78% w skali roku. No więc tutaj jest opłata większa i teraz trzeba sobie zdecydować, czy wolisz fundusz na przykład w IMPZU bez opłat wstępnych, no to przy małych kwotach to oczywiście jest najlepsze rozwiązanie, natomiast przy większych może się okazać, że warto zapłacić opłatę wstępną, bo płacisz ją jednak jednorazowo i w długim terminie na przestrzeni lat już z tych aktywów pobierane są mniejsze opłaty, a te opłaty pobierane od aktywów jednak w długim terminie są najważniejsze. Więc diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli chodzi o ofertę funduszy, to w IMPZU jest kilkanaście funduszy indeksowych. Podobno w 2022 mają powiększyć ofertę. No a jeżeli chodzi o ETF w domu maklerskim, to tak sobie ustaliliśmy. Mamy 300-400 ETF-ów do wyboru, więc oferta jest szersza. Tak naprawdę wszystko zależy od Twojej strategii inwestycyjnej. Kilka ETF-ów, kilka funduszy inwestycyjnych przecież jest ok, jeżeli spełniają Twoje wymagania, jeżeli chcesz mieć je w portfelu inwestycyjnym. Kolejna różnica, dosyć zasadnicza, to zabezpieczenie walutowe. I teraz fundusze w IMPZU wszystkie, jeżeli inwestują na rynkach zagranicznych, to mają zabezpieczenie walutowe do złotówki. Generalnie, jeżeli inwestujesz w zagraniczne ETF-y, nie będziesz miał zabezpieczenia walutowego do złotówki, ewentualnie może do euro, czy do jakiejś innej waluty, czy do funta, do dolara, nie wiem, do franka. Natomiast beta ETF na GPW daje nam ETF-y, dzięki którym możesz inwestować na rynku zagranicznym, w S&P 500, w Nasdaq 100 z zabezpieczeniem do złotówki. Oczywiście takie produkty funkcjonują i pewnie będzie ich coraz więcej, ale nie ma na dzień dzisiejszy na przykład ETF-ów pozwalających Ci inwestować w rynek obligacji zabezpieczonych do złotówki. Beta ETF chce wprowadzić w 2020 roku na indeks TBSP, na indeks polskich obligacji skarbowych ETF, no więc będzie jakiś tam produkt, ale w tym momencie, jeżeli inwestujesz w obligacje przez ETF-y, nie ma zabezpieczenia walutowego. No a po co to w ogóle zabezpieczenie posiadać? Jeżeli chodzi o rynek akcji, no to są badania, które pokazują, że w długim terminie nie powinno się zabezpieczać ryzyka walutowego. Jeżeli chodzi o rynek akcji, ono może niwelować zmienność, jest to właściwie korzyść dla inwestora. Natomiast od części bezpiecznej, od części obligacyjnej oczekujemy jednak mniejszej zmienności, bo ona ma stabilizować portfel. A jeżeli nie masz tego zabezpieczonego ryzyka walutowego w przypadku obligacjach, no to narażasz się na zmienność związaną z daną walutą. No i to jest kwestia podejścia, bo robodoradcy też nie zabezpieczają właśnie z tych samych powodów ryzyka walutowego, bo nie mają takiej technicznej możliwości. I teraz IMPZU, bo się może trochę rozgadałem, pozwala Ci inwestować w fundusze akcji zagranicznych, zabezpieczone do złotówki, co uważam jako minus, bo to jest jednak dodatkowy koszt, ale jeżeli chodzi o fundusze obligacyjne, one też są zabezpieczone, no i w tym przypadku to jest plus dla inwestora. I tak, żeby być bardziej precyzyjnym, zabezpieczenie walutowe na rynku akcyjnym jest potrzebne, kiedy inwestujesz w krótszym terminie, ale w dłuższym już właśnie niekoniecznie, a tu mówimy o inwestowaniu raczej długoterminowym przez IKE czy przez IKZE. Teraz jeżeli inwestor chce inwestować regularnie, właśnie stosunkowo niewielkiej kwoty, no to IMPZU będzie dobrym wyborem ze względu na brak opłat manipulacyjnych. Druga opcja przy niewielkich kwotach to będzie właśnie inwestowanie w ETF-y na GPW, bo tam opłata minimalna jest 5 zł. A jeżeli chodzi już o inwestowanie w aktywa zagraniczne, tak jak sobie powiedzieliśmy, no to dom maklerski tutaj odpada ze względu na wysokie koszty transakcyjne, więc IMPZU będzie lepsze. Drobna rzecz, może dla niektórych z Was ma to znaczenie, dla mnie osobiście nie jest to tak konieczne, bo ja inwestuję długoterminowo, rzadko dokonuję transakcji. No to jeżeli kupujesz ETF czy akcje, no akcje to jest jakby oczywiste, kupujesz na giełdzie, to znasz cenę. Jeżeli wchodzimy w szczegóły techniczne i chcesz zakupić ETF zagraniczny, to nie masz dostępu do notowań, więc nie wiesz dokładnie jaka jest cena, ale te notowania możesz sobie sprawdzić na przykład na Bloombergu, czy nawet na stronie giełdy, one będą opóźnione o 15 minut, no ale znasz cenę i możesz złożyć zlecenie z limitem, że decydujesz się sprzedać czy kupić po cenie
nie niższej niż sprzedajesz po cenie na przykład nie niższej niż kupujesz po cenie nie wyższej niż jakaś tam określona. No czyli krótko mówiąc ceny znasz, po jakiej chcesz kupić. Natomiast w przypadku funduszy indeksowych, czy w ogóle wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych, no to nie znasz tej ceny, bo nabycie będzie na przykład za 2 dni robocze i to samo ze sprzedażą. Uważam, w długim terminie ma to niewielkie znaczenie, czasami będzie można twoją korzyść, czasami na niekorzyść. Więc w długim terminie to jest mniej istotne, w krótkim może mieć znaczenie, wszystko zależy znowu od twojego podejścia. Jeżeli mówimy o inwestowaniu na emeryturę, uważam, że fundusze inwestycyjne otwarte będą dobrym wyborem i to nie jest jakby minus. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o NPZU, mają w swojej ofercie fundusze cyklu życia. Jest to coś takiego, taka specyficzna forma funduszu, że on ma określoną datę, na przykład 2060, 2040, 2050, czyli datę, w której planujesz przejść na emeryturę. I teraz dajmy na to na przykład portfel 2060. Mamy tam jeszcze blisko 40 lat. I teraz to będzie agresywny portfel inwestycyjny. Na początku on będzie bardziej agresywny, będzie mało obligacji w portfelu i znacznie więcej akcji. I to zaangażowanie w akcje z czasem po prostu spada. I to jest taka usługa, gdzie to się dzieje automatycznie, czyli zarządzający zmienia strukturę portfela, ona jest w dokumentach funduszu opisana, jak będzie się zmieniać w danych latach i skończysz jakby inwestycje w tym 2060 roku z portfelem bezpiecznym. Czy to jest dobry produkt? Nie jest on dla mnie na przykład, bo ja zamierzam na emeryturze, na przykład jak będę miał, nie wiem, 60 lat, to zamierzam jeszcze żyć do 80 lat, a może i 90 i zamierzam dalej mieć pewną część portfela w akcjach, może nie wiem, 40% w tych akcjach, bo nie chciałbym, żeby moje pieniądze leżały i po prostu nie pracowały i zjadała inflacja. W każdym razie mają takie fundusze cyklu życia. Taka usługa jest na przykład jako ciekawostka u robodoradcy dostępna, u robodoradcy ETF Matic, poza Ion Bankiem. Jeżeli jakby trochę temat robodoradztwa Cię interesuje, to wejdź, popatrz na moim blogu. Nazywa się Risk Gliding, że można ustalić w portfelu. Zakupujesz ETF-y, ustalasz, jak ma spadać zaangażowanie w akcje z czasem. Może dla części inwestorów to będzie atrakcyjna usługa. W każdym razie NPZU ma tego typu fundusze. To nie są fundusze pasywne, z tego co się doczytałem w dokumentach, to są fundusze aktywne. Na mojej grupie ETF-y i fundusze indeksowe na Facebooku, do której Cię zapraszam, jest tam kilka tysięcy inwestorów. Uczestnicy pisali, że to jest struktura portfela podobna do funduszy cyklu życia w PPK. Jeżeli masz pracowniczy program kapitałowy, no to być może oni po prostu wprowadzili taki kopii wklej podobne fundusze. To już nie są fundusze pasywne. Chciałem, żebyś wiedział, natomiast obarczone niskimi opłatami. 0,5% rocznie za zarządzanie, więc te opłaty bieżące też będą niewiele większe. Podsumowując, omówiliśmy sobie IKE czy IKZE, e-makler, dom maklerski mBanku, czyli od mBanku, omówiliśmy sobie rachunek maklerski BOSSA od domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, omówiliśmy sobie rachunek maklerski od Santandera, no i inwestowanie w fundusze indeksowe od NPZU. I moim zdaniem decyzja zależy, które wybierasz, od Twoich możliwości finansowych. To jest pierwsze kryterium, bo wiesz już, jakie są opłaty minimalne, wiesz już, że kilka tysięcy tak naprawdę potrzeba, żeby to miało sens w ogóle kupowanie funduszy zagranicznych, chyba że to będą ETF-y notowane na GPW, czy jakieś inne papiery wartościowe notowane na GPW, więc pierwsza rzecz to Twoje możliwości finansowe. Jeżeli dzisiaj są stosunkowo niewielkie, dopiero budujesz swój majątek, no to NPZU będzie lepszym wyborem. Kolejna rzecz to też wiedza, bo jednak inwestowanie w fundusze zagraniczne, w ogóle w ETF-y wymaga większej wiedzy, ale to nie zrozum mnie źle. Żeby inwestować pasywnie, żeby nawet kupić chociaż jeden fundusz pasywny, czy indeksowy, czy fundusz ETF, oczywiście wiedza jest potrzebna, ale jednak mam takie subiektywne wrażenie, że w przypadku ETF-ów zagranicznych, kupowania ich samodzielnie, ta jednak wiedza jest trochę większa potrzebna. No i też zaangażowanie, bo jednak będziesz musiał się logować na rachunek, wpłacać pieniądze, przeliczać jednostki, składać zlecenie nabycia ETF-ów.
Trochę wymaga to większego zaangażowania. Oczywiście to może być, nie wiem, raz w roku, czy raz na kwartał. Przy inwestowaniu pasywnym to nie musi być częste. A przy inwestowaniu w fundusze indeksowe może złożyć sobie zlecenie i co miesiąc wpłacać 100 zł, 200, 300. Jest to wygodniejsze. Alokacja w poszczególne fundusze już też się zrobi, bo to wszystko sobie ustawiasz w systemie, więc jest to wygodniejsza opcja. Ważne, żeby pamiętać, że inwestycja w IKE czy IKZE nie jest decyzją taką do końca życia. Możesz sobie zrobić transfer. Sam przenosiłem z TFI właśnie na rachunek maklerski mojej IKZT, więc też to możesz zrobić. Musisz się liczyć z tym, że trochę to może trwać, bo mało osób przede wszystkim posiada produkty IKE czy IKZE. Patrzymy tak oczywiście globalnie na nasze społeczeństwo, a tym bardziej już jeszcze mniej je przenosi, więc dla tego personelu gdzieś w obsłudze klienta to będzie dosyć egzotyczna transakcja, więc musisz się przygotować, że będziesz trochę siedział. No i tyle, więc wybierz najlepsze dla Ciebie dzisiaj, w każdym razie możesz to zmienić. Zajrzyj też do tabel opłat i prowizji przed otwarciem rachunku, czy nic się nie zmieniło, bo nie wiem, czy nie oglądasz tego nagrania ileś lat później, mam nadzieję, że jeszcze dalej będzie interesujące. No i dziękuję Ci za uwagę, jeżeli podobało Ci się nagranie, to polub, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.